Witam wszystkich bardzo serdecznie, Conti z tej strony. Słuchajcie, chciałem was zaprosić na kolejny film z rodzaju unboxingów. Film ten miał się pojawić na moim kanale już w niedzielę, ale było sporo problemów. Najpierw były problemy ze Steamem, nie mogłem zakupić sobie paczki. Wczoraj z drugiej strony cały dzień, bo około 12 godzin nie miałem internetu z tego względu, że była jakaś dosyć poważna awaria. I praktycznie całe miasto, zarówno w którym ja mieszkam, jak i jeszcze takie sąsiednie trochę dalej, było odcięte, bo gdzieś tam porypały się jakieś kable, czy sygnały, czy nie wiem co. W każdym razie przez około 12 godzin byłem bez internetu i w końcu dziś mogę to nagrać. Jak gracie w Dota, to zapewne wiecie, że w zeszły weekend był do zakupu taki fajny pakiecik Battle Level Bundle, w którym otrzymujemy 50 leveli kompendium, dwie skrzynki kolekcjonerskie, skrytki kolekcjonerskie International oraz po dwa skarby z pierwszego oraz drugiego poziomu. I taki zestawik był do zakupu przez każdą osobę tylko i wyłącznie dostępny raz, z tego względu, że no, biorąc pod uwagę cenę, jaka była, zresztą tutaj widzicie, jest weekend sale, to jest właśnie to. Cały pakiet kosztował 13,29 euro i tak jak wspomniałem, 50 leveli plus 6 tych skrzynek czy też skarbów. A w przypadku gdybym chciał kupić same levele bezpośrednio, to za 48 leveli musiałbym zapłacić prawie 18 euro, więc to jest około, to jest 5,5 euro zaoszczędzone, mimo iż mam dwa levele więcej, kilka skrzynek, jeszcze dodatkowo z osiągnięć dostanę kolejne levele, za otworzenie jednej skrzynki kolekcjonera dostanę dwa, za otworzenie kolejnego skarbu pierwszego poziomu dostanę kolejny poziom, tak więc no, będzie sporo tych poziomów, jakby nie patrzeć. No i druga sprawa, że za same poziomy dostanę również inne nagrody, czyli kolejne skrzynki, kolejne jakieś tam kręcenia kołem relay i po prostu inne nagrody typu efekty wszelkiego i maści, jakieś sztandary wielobójstw i tak dalej, tak więc żeby nie przeciągać po tej dwudniowej, po tym dwudniowym poślizgu, odpalamy pakiet. I jak widać, dostałem wszystko. 7 rzeczy, czyli 6 skarbów, 50 poziomów. Ok. No to co, odpalamy poziomy. Jupi, lecimy w górę. Lecimy w górę z levelami. Z 48 wskoczyliśmy na 98. A co za tym idzie? Odblokowałem sobie srebrną srebrnego tiera, czyli tak jakby taką jakby taką poprzeczkę w poziomach. Pod 75 poziomu jest srebrny właśnie ten tier, silver tier tak zwany. No i co by tu dużo mówić, no to może zacznę od otwierania skarbów, a później będę kręcił kołem. Więc zacznę od tych kolekcjonerskich. Z tych przedmiotów, z tych skrzynek niestety wypadają przedmioty, które są niezbywalne. Ale jest jeden zestaw, który mi się tutaj mega bardzo podoba, ten do Svena. Do Shadowfinda też nie jest wcale zły. Więc zobaczymy, co się uda wyciągnąć. Tutaj widzimy jakiegoś takiego dziwnego Invokera. A nie, to jest Ark Warden, sorry. Wyglądał trochę jak Invoker z tą peleryną. Tak więc no nie obraziłbym się za Svena i ewentualnie Shadowfinda. Dobra, lecimy. Nie ma co gadać. Tak jak widzicie, jest również jest. Zdobyte osiągnięcie, początkujący skrytek. Za kolejne skrzynki, które bym kupił, otrzymałbym kolejne poziomy. Sven jeszcze ma szansę, niestety Shadowfiend odpadł i będzie Sven, tak jak myślałem, super, jestem bardzo zadowolony jak na pierwszą skrzynkę, z tego względu, że no naprawdę ten Sven mi się mega podoba. Mam też inny zestaw do Svena z sezonu zimowego, który również jest bardzo fajny, no ale ten po prostu, powiedzcie, czy on nie jest piękny, czy ten Sven nie jest piękny? No, jak na razie mam szczęście, bo na tyle możliwych zestawów, które tu są do wydropienia, plus jakichś kurierów i tak dalej, dostałem zestaw, który chciałem. No, Shadowfienda już też niestety nie będzie. To co bym mógł z tego chcieć? Magnusa ewentualnie, no ale nie będzie. No, Templar, to jest Phantom czy Templar? No, Phantom. To spoko, ja myślałem, że to jest Templarka. To git. Akurat Phantomem lubię grać, a nie miałem żadnego zestawu na nią. To już mam. Tak jest, tu założony zestaw, super, cieszę się bardzo. Dobra, tyle tutaj.
Idziemy dalej do zbrojowni. Teraz sobie... O, ekran ładowania, pełznący cień. Aha, bo to jest ten zestaw cały, który dostałem. On już jest założony. Ekran ładowania również jest w zestawie. Tego nie widziałem. No, powiem, że całkiem fajnie. Całkiem fajnie wygląda. Przetwórz na dwa poziomy przepustki nie może być... Przedmioty ze skrytek są ekskluzywne i po zakończeniu The International nie będzie ich można nigdzie indziej kupić. Czyli one nie będą zupełnie, one są całkowicie niewymienialne. Więc mogę go albo przetworzyć, albo podarować, ale raczej go sobie zostawię. Będę miał dwa zestawy do Svena, już w sumie trzy, bo Svenem dosyć mocno lubię grać. I będę mógł sobie wybierać, którymi zestawami chcę grać, tak więc odpakuję go. Wielki miecz arbitra burzy. Ogólnie mając kilka różnych zestawów, będę mógł sobie po prostu... O, jaki fajny ekran ładowania. Nice. Mam kilka zestawów do Svena, więc będę mógł sobie go po prostu, nie wiem, na przykład połączyć niektóre przedmioty z jednego zestawu, niektóre z drugiego i tak dalej. Mogę stworzyć swojego unikalnego Svena. Dobra, otwieramy teraz w takim razie wiekopomne skarby. International Treasure Chest. Immortal Treasure, sorry, jedynka. Jeszcze mogę, jak widzicie, odebrać jeden skarb. Ja więc go sobie odbiorę od razu. Zaakceptuj. O, 120 poziomów do kolejnego. No to z tym może być problem. Tak więc kręcimy z tego. O, i kolejny level tutaj za otwarcie tych skarbów, o którym wspominałem. No tutaj jeszcze nie dostałem tylko tego warda, więc na pewno on wypadnie. Tak myślałem. Healing ward dla Juggernauta. Mam jeszcze dwa skarby pierwszego poziomu. Więc teraz będę miał już tylko i wyłącznie powtórki. Drugi raz Healing Ward dla Juggernauta. I co teraz? I co teraz? O, no to wiadomo, że rary odpadają od razu. No, Enchantresska będzie. No. Czyli mam dwa Healing Wardy dla Juggernauta i Enchantreskę dwa razy. Ok. Kolejny level mi wskoczył, jak widzicie, już jest 119. Także pomyślę, co z tym robić. No, zastanawiam się przede wszystkim, ile to będzie warte. Jak się skończy The International, ile to będzie warte. Dobra, no to teraz wujeczkę otwieramy. Jak widać, też mam jeden skarb do odebrania za zakupione poziomy. Także otwieramy. To są na chwilę obecną udało mi się otworzyć tylko jeden skarb drugiego poziomu, ten co był darmowy, więc w sumie będę miał cztery, jeżeli teraz te trzy otworzę i dostałem na początek za te noże. Cienista maskarada dla Rikiego mi wpadła. Zobaczymy, co teraz się uda trafić. Fajnie by było, jakby mi chociaż jeden rzadki poleciał, ale na to się nie nastawiam. No, Earthshaker nie, Windrangerka też nie, Lish, dobra, no to spoko. Zniewalająca detronizacja, czyli ta kulka, którą on ma w ręce. Fajne jest to w tych Immortalach, że każdy przedmiot daje efekty wizualne, dźwiękowe i tak dalej do tego WR-ka. Ok, Windranger, Lot Peregrinusa. I ostatnia skrzynka. Teraz będzie Earthshaker pewnie. No, no, nie, nie chcę cię. Kurde, no. Nie chciałem akurat tego Undyinga, no ale trudno się mówi. No i nic rzadkiego nie wypadło. Okej, okay. 12 poziomów do kolejnego skarbu, czyli te dwie kopomne skarby drugiego poziomu jeszcze jakieś będę miał. Więc na Earthshakera jeszcze szansa jest. A ten Earthshaker w sumie całkiem fajne, ma te bransolety, więc liczę na to, że uda mi się przynajmniej te bransolety zdobyć, bo naprawdę fajnie wyglądają, a też Earthshakerem lubię grać. Więc przynajmniej na czas trwania The International bym sobie zostawił. Przechodzimy dalej. 101 poziom mi wskoczył, czyli idzie już 3 poziomy dostałem do przodu. Już mi 3 poziomy wpadły, no i kolor się zmienił na srebrny, tak jak wspominałem, że mam Silver Tier w tym momencie. Osiągnięcia. Tu mi brakuje jeszcze dwóch skarbów drugiego poziomu, będę miał kolejny poziom. Ewentualnie 5 skrzynek kolekcjonera i będzie 5 poziomów. I tak dalej, i tak dalej. No i to jest tutaj najważniejsze, czyli ukończenie wszystkich 45 misji na jedną lub 3 gwiazdki. No ale żeby nie przeciągać, wracamy. Mam jeszcze, jak widać, 17 nieodebranych nagród, więc zabieramy się za kręcenie kołem fortuny.
Błogosławieństwa Relai. Ja to tak nazywam Koło Fortuny, no ale tak jak widzicie, to się nazywa Bitewne Błogosławieństwo Relai. Dla mnie jest to Koło Fortuny. Zobaczymy, czy będzie fortuna, czy pech. Fortune or misfortune. Komentator czy zestaw? Komentator, niestety. Piracki, nie, zestaw. Zestaw do Skyraf Mage'a. O, widzę, że nałożyli limit na handel. 5 dni, nie można wymienić ani sprzedać do 10 lipca. Coś chyba był limit cały czas. Zobaczymy, czy uda mi się w końcu wydropić od relajki. Wiosna, efekt pogodowy wiosna. Zobaczymy, czy uda mi się coś z relajki wyciągnąć w końcu. Co będzie warte przynajmniej 1 euro. To się okaże. Zobaczymy, co teraz mi wpadnie. No bo niestety w tym sezonie, w tym The Internationalu nie mam za bardzo szczęścia do dropów. O, Spektra, set, obróć. No, będzie zestaw do Spektry. Fazma, Fazma, Tis. Nie wiem, czy on jest coś warty, ale wygląda ciekawie. Niewiele braku, bym miał skarb, tylko nie wiem, co to jest za skarb. Tu bym miał wiekopomny skarb. To jest drugi poziom, z tego co widzę, bo ten ogień tutaj ziejący oznacza, że to jest skarb drugiego poziomu. Kolejny upgrade do Warda. Odblokowanie drugiego stylu. Co to jest? Sztandar wielobójstwa. Okej, okay, odbieramy wszystko po kolei. Kolejne ulepszenie kuriera Onibi. Blokowanie stylu szóstego. Effigy poziom drugi. Bryła podobizny The International 2016. Efekt teleportacji poziom drugi. I kolejna relay. Kolejna szansa na... Nie wiem, czy coś... A, na pełnej teraz zakręcę. Kolejna szansa na coś może wartościowego. Widzę, są też jakieś inne takie skarby. No, nie, będzie zestaw do Broodmother, albo ten... No, Broodmother. Jakoś, kurczę, nie lubię tej postaci. Stalowa sieć Spyroteos. Nie wiem, czy to cokolwiek jest warte. Tak wygląda, zupełnie zmienia wygląd postaci. Może coś będzie warte. Kolejne ulepszenie kuriera, siódmy styl. Srebrny poziom, widzicie, 75 poziom. Tutaj mam efekt fontanny, czyli jak wracam do bazy i się leczę, to mam taki fajny efekt czerwony. No jak widzicie, zostały mi jeszcze tutaj dwie relaje. I póki co tyle. Więc ostatnie dwa kręcenia mi zostały na ten odcinek. Zobaczymy, co się uda teraz wyciągnąć. Ciekaw jestem, czy cokolwiek z tego, co mi wypadnie w tym odcinku, będzie warte więcej niż 1 euro jako pojedyncza sztuka. The Wheel says, zestaw. Ten wygląda fajnie. Ten wygląda fajnie. Do kogo to jest? Mordercza machina. Do snajpera! O kurde! Jako fajne! To mi się podoba. Mordercza machina, muszę przyznać, wygląda ciekawie. To może być coś warte. Muszę przyznać, że to może być coś warte. Okej. Okay. Kolejny upgrade, już trzeci styl, odblokowanie trzeciego stylu do Wardów, fajne są. Piąty styl jest bardzo fajny, tylko nie wiem, który level trzeba mieć. Rzecz na fiolka chromu, 10 ładunków. Można zabarwić sobie wodę. Rzecz na fiolka chromu. Nie można wymienić ani sprzedać, ważna do... do 7 września, dobra. I ostatnie kręcenie na dziś. A też na pełnej polecimy. Polecimy na pełnej. Zobaczymy, czy się uda wydropić coś wartościowego. Mówię, no ten snajper wygląda ciekawie. Arkana? Nie, raczej nie ma szans. Chociaż, no, nie, nie. Będzie skarb albo zestaw do Omni Knighta. Kurczę, no tak blisko było. Osłona Hierofanta. No, ten Omni Knight wygląda trochę słabo. Pewnie kilkanaście centów jedynie warty będzie. Szkoda. No, tak, niewiele brakło do Arkany. A była do Terror Blade'a, widzę. Co to za skarb też był? Arkana Terror Blade'a, tu jakby mi siadło. Ach, no niestety. Co tu mamy jeszcze? Deszcz złota, drwina dla tego. Dla Nature Prophet'a, czy też Furiona. Jak ktoś grał w pierwszą Dota. O. Nature Prophet Rapper. Dobra, wracamy. I co? I upgrade, odblokowanie ósmego stylu na Onibim. O, na 104 jest czwarty styl Warda. Odblokowanie na czwartego stylu Warda. Tutaj jest, widzę, jakiś taunt dla Invokera na 110.
sobie żonglował Vexem, Quasem i Exhortem. Ciekawi mnie, gdzie jest piąty upgrade. Tu jest na 113 kolejny skarb. Na 119 jest dodatkowe, dodatkowe żetony są. To by było fajne. Onibit, skarby, emotki na 143. Efekt blinka. No nie widzę, gdzie jest ostatni ten styl. Złoty poziom na 225. Tu bym chciał dotrzeć, tylko niestety trzeba by dokupić sporo poziomów, żeby tutaj dotrzeć. Serio, nie widziałem jeszcze tutaj ulepszenia tego Warda na piąty styl. Więc albo jest tak rzeczywiście daleko, albo nie wiem. Nie wiem, mam wrażenie, że pominąłem po prostu. Więc zerknę sobie w nagrody. Tutaj będę miał to wszystko chyba pokazane. Początkowe to jest za zakup. Skarb 3 The International już wkrótce, kolekcja. Tu powinno być, tu jest. Na 104 jest pokuta Smivilla, level 4? Aha, bo ten już mam, czyli na 104 jest już ostatni, ten złoty. No, ten jest fajny. Ten jest bardzo fajny. Dobra, tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli byście chcieli w przyszłości kiedyś zobaczyć kolejne tego typu filmy, to tyle na miarę możliwości, jak będę, powiedzmy, w stanie sobie, tak powiem, zafundować takie, nie wiem, czy to poziomy, czy to jakieś openingi jakichś innych skrzynek, czy nawet po prostu w jakichś innych grach, to wtedy będziemy myśleć. No, jeżeli ktoś na przykład chciałby wesprzeć mnie jakimiś itemkami na Steam, które mógłbym sprzedać, wtedy te pieniądze poświęcić, z tych itemów właśnie poświęcić na właśnie zakupy poziomów, czy nawet jakby ktoś był zainteresowany openingiem w CSGO, którego nigdy nie robiłem, a wchodziło mi wielokrotnie po głowie nagranie openingu z Counter-Strike'a. No tylko troszeczkę na chwilę obecną mnie po prostu nie stać na klucze, jakby nie patrzeć, jest to około 8-10 zł za jeden klucz, więc robienie openingu na 5 kluczy, no to już jest, powiedzmy, te 40 czy 50 zł. Na chwilę obecną mnie niestety nie stać, a jakby ktoś chciał zobaczyć na moim kanale tego typu filmy i chciałby oczywiście wesprzeć jakimiś przedmiotami, które można by spieniężyć i przeznaczyć na właśnie jakieś klucze czy też skrzynki, to czujcie się mile widziani. Pod filmem mogę wrzucić wam dodatkowo swój trade link. I gdyby ktoś faktycznie chciał wesprzeć, to będziecie mogli to zrobić za pomocą właśnie wspomnianego trade linku na Steamie. I tyle. Życzę miłego dnia. Jak się wam spodoba przede wszystkim filmik, to zapraszam również na moje streamy. Link do kanału będziecie mieć również pod tym filmem. I tyle. Reszta należy do was, także trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem.